radźcie sobie sami. Tak mówili ci cynicy z PiS-u. A my mówimy dzisiaj stanowczo. Już dzisiaj żaden obywatel, żadna obywatelka nie zostaną sami w obliczu zagrożenia, potrzeb i problemów. Bo państwo ma dwa zadania. Wspierać i chronić. Wspierać w aktywności, w godzeniu życia rodzinnego, zawodowym. Wspierać rozwój osobisty. Chronić życie, zdrowie i poczucie godności. I takie jest dzisiaj państwo, które wspólnie z tym rządem budujemy. I nie przez przypadek nasz sztandarowy program babciowy nazywa się Aktywny Rodzic. Bo to właśnie wspieranie w aktywności, budowanie szans to odpowiedzialna, mądra, przemyślana polityka społeczna.